Ten chyba żyje. Niezły farciarz. Kto zna, to dla ciebie. Śmierć by go przynajmniej ocaliła przed snami. Zobaczymy, na ile Sidorowicz cię wyceni. Co masz? Ciało. Z gruzowika śmierci. Było w trupiarce. U niego metka. Ma na sobie znak. Znasz? Znacie procedurę. Zostawcie go na... On żyje. Że co? Nie może być. Jaja sobie robisz. Niech mnie zona pochłonie, jeśli kłamie. Dawaj go sюда. Połóż go tutaj. Tak. Myślę, że za tego mogę ci dać. Dobra, naznaczony, uratowałem cię i nie będę udawał, że chciałem mieć fory u Bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś, po co ci ten strzelok. Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. Cześć, witajcie. Co tak stoisz? Możesz podejść, ja nie gryzę. I rozpoczynamy serię The Stalkera. Wybór należy do ciebie. Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze robię z kotami. Mam dla ciebie robotę naznaczony. Chcę, żebyś odszukał stalkera zwanego Żwawym. Miał przy sobie pewne bardzo ważne informacje. Wcięło go gdzieś w okolicy mostu. Ogólnie to stalkery wszystkim się podobają, ale w dwie części... Chodź no, musimy pogadać. Lost Alpha i Czyste Niebo. Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W razie czego atakować. Odbiór. Dobra, Wilk, ślij go. Byle nie wchodził nam w drogę. Bez odbioru. Tego zadania jeszcze nie robiłem. Teraz mam okazję zrobić. Ale przed tym jeszcze pójdziemy do jednego z miejsc. A mianowicie tutaj. Dzięki, naznaczony. Jesteś w porządku, wiesz? Powiem wszystkim w obozie, że mi pomogłeś.
dole, tam. Tak. Rozwalimy dziki i potem przejdziemy do fabuły. No, te chodzenie, kamera się trzęsie. Jest dla mnie takie dziwne. O, są. Strzelanie jest takie. Serio, tylko dwa były. Czy nic nie miały. O, coś jest. Artefakt. Tu drugi. Tutaj są chyba ci. Tak, to oni, muszę spieprzać od nich. Dobra, nie zauważę. Da już. Dobra. I dostałem kolejny. No, na początku w sumie powykonuję te zlecenia dla nagród, żeby się obłowić, mówiąc potocznie. Żeby mieć pieniądze na broń, amunicję i inne zaopatrzenie. Bratan, czy... O, dobra. Nieźle. No i tak trzymać. Dobra, to teraz musimy gdzie iść. Mutanty w gospodarstwie. A tu jest gospodarstwo. No to przejdę do fabuły film. Jezu, jak to biega. Chcę sobie tego wyzwyczaić. Nie no, mam zaraz. A tu coś będzie? Nie. Drużyś, przymknij się, stary. A teraz słuchaj uważnie. Dziwne postacie są zrobione, jakby większe od głównej postaci. Mużyki, tu Wilk przysłał nam wsparcie i rozkaz ataku. Pora ruszać i zabawić się w bohaterów. Dobra, pierwszy zapis. Gra, trochę grałem już to i z 5 lat temu też, ale tak na początek jeszcze się bałem wszystkich mutantów itp. Ай, твою!
zwykle. Mi lepiej niż za pierwszym razem wczoraj. Wilk, fabryka czysta. Wracamy na pozycje wyjściowe. Bez odbioru. Jestem twoim dłużnikiem, stary. Wielkie dzięki. Любителей этого дела назначен на 6:30. Этого дела брать по 2 литра. Да уж. Я сейчас лопну. Ага, добра. Вот как вернусь, как расскажу друганам, что тут творится. А денег кучу привезу. Все от зависти обделаются. Ну, немного не в тему, но вспомнил. Добро. Встречаются два сталкера. Помнишь, что... Не, да. Ну, того, который еще хотел летчиком сесть. За границей и моя жена пойдет. Да он вчера в трамплин попал. Хочешь, Йоро? Да ничего. Вылазь, человек. Да, полетел. No, tam są wojskowi. Zara chyba się rozwalał. Nie wiem, czemu oni nie dostają. Меня!
попали в меня! Chyba po wszystkim. A, tak, takiego jeszcze nie dobra. Uch, mać! Jak on mógł stać? Nie wiem, o co chodzi w tej grze. Dobra. O, lepszy pistolet. Więcej amunicji w magazynku. Jeszcze kogoś? Jeszcze tu był. Nie tu, tylko tam jeden. Aha, chyba jeszcze jest jeden. Jeszcze tego zobaczę. No, ten jeszcze. Jeszcze ten. No i wszyscy. No mam jeszcze miejsce, no to pójdę na te gospodarstwo. Czy to tutaj? Tak, to tutaj. Nie wiem, jakich mutantów się mogę spodziewać. A, jest. Jezu, mi się... Dobre to. Pierwszy raz mam ten pistolet. Słabe te zlecenia są. No, ciut się go wstrzymał. Ale mogę już wracać. No dobra, łatwo, łatwo poszło. Jak na początek serii. O,
odcinki z tej strony bardzo długie. Золотая рыбка называется. Хочу, как все братаны, чтоб на шею носить. Так ведь он радиоактивный. Слышь, ты чё мне мозги паришь? Радиоактивный, радиопассивный. Артефакт. Ты устал, Кэжи. Точно никуда не скроешься. Что на роду написано, так оно... Masz fanty? Mam. Jeden to mój. Niepłok, w porządku. Kamienny kwiat. Dobra, tego nie ma. Ale nigdy tego nie sprzedam teraz. Nieplocha. Nieźle. Całkiem Karoszy fajny towar. Zu, chłopak. Ekstra się spisałeś. Ale jeszcze zlecę. No. Udanych łowów, stalkerze. Ogon niby psa. Czemu on nie dostawał? Czekajcie. O, dobra, już mogę skręcić. Albo nie. Serio, tylko oni. Ile to ma być? Ile można?
Jezu, znowu się na to nabrałem. Jeszcze zobaczę, czy te psy miały ogon. Сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты, в скобках, монстры и собирательство, в скобках, артефакты. Сбор всех любителей этого дела назначен на 6:30. Это дело, брат, по 2. Хаба. На боя. На холе. Nie potrzebuję żadnych naboi, człowieku. Nieplocha. Nieźle. Całkiem fajny towar. Całkiem fajnie. Zuch, chłopak. Ekstra się... Dobra. W tym miejscu pozwolę sobie to no, udanych łowów, stalkerze. W następnym odcinku lecimy od razu z